Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Czas na sport w regionalnej telewizji lubuskiej. Jure Lalić, nowym zawodnikiem z Telmetu. Chorwat mierzący 211 cm podpisał z wicemistrzem Polski umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. Center występował ostatnio w zespole Cibony Zagrzeb, grał średnio 22,6 minuty i zdobywał niespełna 13 punktów oraz 4,2 zbiórki. Środkowy jest spodziewany w Zielonej Górze. We wtorek pozostajemy przy koszykówce. Stelmet z 10. zwycięstwem z rzędu. Zielonogórzanie przerwali serię MKS-u Dąbrowa Górnicza, pokonując na wyjeździe Beniaminka Tauron Basket Ligi 76-63. Zagraliśmy 30 minut dobro w obronie. Praktycznie zaczęliśmy mecz dobrze, a w ostatnich 3 minutach pierwszej kwarty zrobiliśmy za dużo strat i pozwoliliśmy dużo punktów i z kontrataków. To jest Dąbrowa Górnicza bardzo dobrze gra, wiedzieliśmy, że gra bardzo dobrze w kontrataku i pozwoliliśmy to za dużo punktów i z kontrataka w pierwszej kwarcie. Tak w drugiej, trzeciej graliśmy lepiej w obronie, też zatrzymaliśmy dobro. Praktycznie Makeja, który u pierwszej połowie rzucał 12 punktów, tak da w drugiej połowie zatrzymaliśmy go z dobrą obroną. Dobrze broniliśmy, staraliśmy się zatrzymać najlepszych strzelców, którzy w poprzednich meczach rzucali po 20-30 punktów. Jak widać, to się nam udało. W końcówce troszeczkę było strat i Dąbrowa się zbliżyła, ale myślę, że założenia wykonaliśmy. Teraz się będziemy szykować na ślub. Szczypiorniści AZS-u rozpoczęli rundę rewanżową od porażki z Olimpem Grodków. Zielonogórzanie ulegli przy szafrana czwartej drużynie tabeli 16-19. Była to 11. przegrana akademików w rozgrywkach pierwszej ligi grupy B. W obronie było naprawdę pozytywnie. 19 bramek stracić w ciągu meczu to jest nic. Natomiast duży problem pojawił się w ataku, gdzie nie sprostaliśmy przeciwnikom. Tyle błędów technicznych i nierzuconych rzutów to rzadko kiedy się zdarza i to był główny powód naszej porażki dzisiejszej. Był to moim zdaniem mecz obrony, gdzie jedna i druga drużyna naprawdę mocno napracowała się i utrudniała przeciwnikowi dojście do takich klarownych sytuacji. Dużo też było błędów, mi się wydaje, w pierwszej połowie też z naszej strony dużo straconych piłek, no ale myślę, że jak i mi, jak mojemu koledze vis-a-vis Zielonej Góry, jakoś tak udawało się odbijać te piłki. Wiadomo, jak obrona pomaga, zawsze bramkarzowi też jest troszeczkę lepiej, stąd taki, a nie inny wynik. Także myślę, że to był mecz walki i obrony. Na koniec dzisiejszego wydania przegląd wyników 15. kolejki drugiej ligi grupy numer 2 siatkarzy. AZS Zielona Góra pokonał 3-0 Chrobrego Głogów i tym samym zrównał się punktami z Gwardią Wrocław, która w Oławie niespodziewanie przegrała 2-0 z tamtejszą Olawią. Porażki w trzech setach doznał także Orion. Sulechowianie definitywnie przekreślili swoje szanse na awans do fazy playoff na rzecz Bielawianki Bielawa, która u siebie ograła Mickiewicza Kluczbork. W lubuskich derbach lepsi okazali się Nowosolanie. Kolibry oddały seta Sobieskiemu Żagań i z 38 punktami umocniły się na pierwszym miejscu w tabeli. W sporcie na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.